Dożynki gminno-powiatowe odbyły się w tym roku w Simoradzu w gminie Dębowiec w sobotę 26 sierpnia. Pierwszym punktem programu był tradycyjny barwny dożynkowy korowód, który wyruszył z Dębowca w kierunku Simoradza. Wzięli w nim udział zaproszeni goście, włodarze, rolnicy, przedstawiciele lokalnych firm, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich oraz motocykliści. Gazdami dożynek byli państwo Jolanta i Jan Martynkowie z Simoradza. Nasze gospodarstwo prowadzimy od 31 lat razem z żoną, która mnie zawsze wspierała w trudnych sytuacjach, bo jak na gospodarstwie są wzloty i upadki. Ale żona zawsze mnie prowadziła i mówi, damy radę. I obecnie mamy gospodarstwo zadbane i finansowe, ekonomiczne. Czym się zajmujecie? Co macie na tym gospodarstwie? Co uprawiacie? Główną produkcją gospodarstwa to jest zboże pszenica plus kukurydza plus ziemniaki na własne potrzeby. Oprócz tego zajmujemy się od 31 lat hodową drobiu stadem reprodukcyjnym, które jest przeznaczone do wylęgu jaj wylęgowych, które jest pod nadzorem powiatowego lekarza weterynarii i odchowym drobiu ogólnoużytkowego na potrzebę przydomowych gospodarstw. No właśnie, pan już wspomniał, ta praca na roli do łatwej nie należy, co? Nie należy, bo warunki na roli, tak dzisiejsze dożynki pokazały, że jest bardzo gorąco albo jest bardzo ulewnie. Tak jak dzisiejsze dożynki pokazały, że pogoda jest zmienna, na której i tak my dali rady i wszystko fajnie się udało. Główna uroczystość odbyła się na placu Świętego Jakuba w Simoradzu. Po nabożeństwie ekumenicznym miał miejsce obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu regionalnego Strumień. Ważnym punktem programu było wręczenie nagród wójta gminy Dębowiec, laur dębowego liścia, a także złotych map dla starostów wszystkich kadencji z okazji przypadającego w tym roku 25-lecia istnienia samorządu powiatowego. Simorad stanął na wysokości zadania. Pan sołtys, pan przewodniczący rady Grzegorz Cymorek, myślę, że doprowadzili do tego, że impreza naprawdę udała się, przede wszystkim atmosfera, która tutaj panuje, oprócz tego koncert zespołu Phil dał to, że mamy tutaj potężną ilość odwiedzających uczestników, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Jak to jest z tym rolnictwem na terenie gminy Dębowiec? To gmina rolnicza. Gmina rolnicza, podatki przede wszystkim od rolników, natomiast jakby tak spojrzeć bezpośrednio, to jeżeli chodzi o hodowlę, no to ten temat już powoli zanika, natomiast jeżeli chodzi o uprawy rolne, mamy kilku dużych rolników, którzy po prostu skomasowali, wydzierżawili pola od tych mniejszych i funkcjonuje to na tej zasadzie, że uprawiają pola na terenie całej gminy, ale widać, że wychodzi im to bardzo pozytywnie, z czego się również cieszymy i mamy nadzieję, że będzie to funkcjonowało tak dalej. Po części oficjalnej przyszedł czas na zabawę. Przed publicznością zaprezentowało się lokalne koło gospodyń wiejskich z Dębowca. Wystąpiła kapela Beskidzcy Zbóje, Antosia Kraszewska z zespołem, stylowy band zespół GAP, gwiazdą dożynek był z kolei zespół Phil. Potrzebuję cię, po twoich ustach widzę, że ja dziś razem z tobą spłonę. Na dużej scenie na boisku wystąpiły również dziewczyny z grupy tanecznej Black Queens oraz Adam Gałka w roli Elvisa.
W programie dożynek, na ile pozwoliły warunki pogodowe, nie zabrakło również widokowych lotów helikopterem oraz balonem na uwięzi. Zadbano także o bardziej przyziemne atrakcje, takie jak strefa dla dzieci, konkursy czy zawody strzeleckie. Można było zobaczyć szczudlarzy i spotkać się z karykaturzystą. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik.